Chwała Bogu, że Bóg daje nam jeszcze ten czas właśnie nauki, aby sobie nas rzeczywiście przygotować, żebyśmy byli ukształtowani tak dokładnie, jak On tego chce, bo to jest ważne, On. Nie jak by człowiek tego chciał, bo wiemy, że ludzkie ukształtowanie, można powiedzieć, jest zróżnicowane. A Bóg nie ma zróżnicowanego ukształtowania. On pokazał poprzez swoje święte słowo, co On chce ukształtować. A naszym, możemy powiedzieć, zadaniem, powinnością jest to poddawać Mu się, żeby On miał swobodę rzeczywiście tego działania w tym. Dzisiaj chciałbym przeczytać taki fragment z listu Pawła do Koryntian. Jest to pierwszy list. Do wierzących, nie do niewierzących, ale właśnie do wierzących, którym trzeba było jakby pomóc, możemy powiedzieć, uzmysłowić, gdzieś się właśnie w tym zagubili. I w trzecim rozdziale Paweł pisze właśnie takie słowa, przeczytam je. Od 10 wersetu. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wnosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele w dzień sądny, bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jakby przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was wydaje się, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych ich własnych chytrości. I znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apolos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Bożym. Właśnie możemy zobaczyć to, że Koryntianie dobrze zaczęli. Na pewno byli to ludzie szczęśliwi, kiedy usłyszeli oni o Jezusie Chrystusie, kiedy usłyszeli o Bożym planie, o tym, co Bóg chce z nimi uczynić, jaki jest zamysł Boga względem nich. Na pewno byli szczęśliwi. Można by powiedzieć, a skąd możemy wiedzieć, że byli szczęśliwi? Bo my byliśmy szczęśliwi. Kiedy do nas dotarło właśnie to, co Bóg chce z nami uczynić, do czego Bóg sobie nas powołał, czym nas Bóg sobie uczynił, byliśmy szczęśliwi. Tam wiemy, że doszło do pewnych rzeczy i Paweł właśnie musiał to wszystko im z powrotem jakby uzmysłowić, naprostować im to, żeby nie zagubili się całkowicie. I zobaczcie, że kiedy Paweł pisze o tym budowaniu, można było powiedzieć, no dziwne, że Paweł w tak pewnym momencie przychodzi do tego słowa, czy nie wiecie. Czy nie wiecie? No Koryntianie mogli powiedzieć, Pawle, co ty nam tu opowiadasz? Przecież my dokładnie wszystko wiemy. No ale dalej można byłoby się wtedy w momencie zapytać, czy nadal jesteście szczęśliwi? Czy nadal jesteście wdzięczni? Czy nadal się pilnujecie? Czy nadal chcecie być budowani? Czy zakończyliście może już? Będziemy się chcieli właśnie tym zająć, bo jako chrześcijanie my dokładnie wiemy to, że no przecież wiemy, że jesteśmy świątynią Bożą,
że Bóg nas uczynił jako swoją świątynię, dał nam, na powiedzieć, najpiękniejszy projekt świątyni. Salomon, kiedy budował świątynię, nie budował ją według widzimisię, on otrzymał projekt, otrzymał dokładny plan, jak ma to wszystko wyglądać, jak Bóg sobie tego zażyczył. No, my możemy powiedzieć też, nie jesteśmy na powieść ludźmi, którzy budują według widzimisię. Zostaliśmy uczynieni świątynią i budujemy się jako świątynia Boża. Jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, jesteśmy z tego powodu naprawdę Bogu wdzięczni. Bo wiemy, że tak musi być właśnie w naszych sercach. Bo zobaczcie, że człowiek, kiedy rzeczywiście to przyjmuje na samym początku, jest kimś, kto jest bardzo szczęśliwy z tego powodu, no, bo ma świadomość, kim był wcześniej. Kto wcześniej jego zamieszkiwał, jaką był w cudzysłowie świątynią wcześniej. To tak jak czytamy w Księdze Objawienia, mówią, że są, ale są synagogą szatana. Byliśmy, można powiedzieć, rzeczywiście i my kiedyś taką synagogą szatana, miejscem, gdzie diabeł mógł się uwielbiać przez, można powiedzieć, swoje plugawości. Ale kiedy Bóg nas wyzwolił, staliśmy się szczęśliwi. Już nie muszę być miejscem, gdzie, można powiedzieć, diabeł się może uwielbiać, ale mogę być miejscem, gdzie Bóg się może uwielbiać. Wiecie, i pod tym kątem będziemy chcieli dzisiaj na to spojrzeć, gdzie Bóg chce się uwielbiać. I tak jak powiedziałem, Bóg dał nam najpiękniejszy plan. Ktoś mógłby powiedzieć, ale ja nie widziałem świątyni Bożej. Jak to? No przecież chodziła po tej ziemi. Boży plan Bożej świątyni chodził po tej ziemi. Bóg pokazał, jak chce, aby wyglądała Jego świątynia. Wiemy, że tą chodzącą świątynią po tej ziemi jest nasz Pan Jezus Chrystus. On tu chodził, On tu przebywał. Widzimy, że ludzie nie rozpoznali w tym tego, co chce Bóg. Nie zobaczyli mu na powiedzie tego Bożego planu. Izrael się bardzo chlubił świątynią tą ziemską, zbudowaną z kamienia, ozdobioną złotem, srebrem, ale nie zobaczył tego czegoś piękniejszego. Ta była tylko takim elementem, cieniem pewnym, poprzez którą Bóg chciał pokazać, że On ma inny, jeszcze dalszy plan, wspanialszy plan, że On chce mieć świątynię, w której On będzie mógł mieszkać, w której On będzie mógł obcować, z którą On będzie mógł się radować. I tak jak powiedziałem, zobaczcie, to naprawdę zachwycało człowieka, kiedy człowiek się nawracał, pilnował, zobaczcie, jak tego człowiek, kiedy się nawrócił, żeby ta świątynia rzeczywiście była cały czas dla Boga, żeby tylko Bóg ją miał dla siebie, żeby tam nieustannie było słychać to uwielbianie Boga. Ale czas mija. Czas przychodzi. Człowiek, można powiedzieć, nabiera pewnych wigorów w chrześcijaństwie. I czy dalej myśli w ten sposób? Jak myślę na początku? Czy dalej jestem, na powiedzieć, tak staranny, żeby to miejsce rzeczywiście było jedynie tylko dla Boga? Żeby Bóg mógł dalej to miejsce budować? Czyli Jego jako świątynię Boga? Czy dalej człowiek, zobaczy, jest naprawdę wdzięcznym Bogu? Czy, można powiedzieć, czas wytworzył w człowieku właśnie to, że człowiek zaczął tracić to piękne spojrzenie na to, kim go Bóg uczynił, jakim go Bóg chce mieć? Nieraz jest, wiecie, też i tak, że człowiek gdzieś jakby nabiera nieprawidłowego lęku. I zaczyna się gdzieś może cofać. Ja się nie nadaję do tego. A diabeł mówi, pewnie się nie nadajesz, zobacz, po prostu to jest taka odpowiedzialność. Zrób tylko coś, to zobaczysz, Bóg ciebie zniszczy. Nie warto słuchać diabła. Lepiej słuchać Pana, lepiej słuchać naszego Boga Ojca, który mówi poprzez swoje słowo, co On chce uczynić i że jeśli nawet gdyby człowiek coś uczynił, to On mu daje mu miejsce oczyszczenia. Daje mu miejsce, gdzie człowiek może przejąć przebaczenie, gdzie człowiek może dalej po prostu wzrastać, budować się w Jego świątynię. Ale zobaczcie, czy człowiek do końca zachowa właśnie to, co jest tak bardzo ważne. Wdzięczność, że Bóg go sobie wziął, aby uczynić go swoją świątynią. Czy człowiek, można powiedzieć, zacznie po latach to tracić? Dziś możemy powiedzieć, niestety jest taka, niestety. Niestety jest ta tendencja do tego, że ludzie zaczynają to tracić.
że kiedy słyszą, że no, Bóg uczynił ich swoją świątynią, no, nie wywołuje to w ich sercach jakiegoś głębokiego poruszenia. Nie ma to jakby tego wzruszenia w sercu do Boga. Boże, jak jestem Ci wdzięczny, że no teraz mogę być Twoją świątynią, że teraz to Ty mnie wziąłeś w swoje ręce, że teraz to Ty mnie zaczynasz budować, przystrajać. Te piękne klejnoty, żeby ta świątynia była rzeczywiście godna Ciebie samego, żebyś Ty poprzez swojego Syna mógł mieszkać w tej świątyni. Bo to zobaczcie, jak to jest bardzo ważne, żeby człowiek to utrzymał. Bo jeśli człowiek rzeczywiście tego nie utrzyma, to też i nie będzie pilnował, żeby ta świątynia była taka, jaką ją Bóg chce mieć. Jeśli człowiek tego nie utrzyma, dlatego dzisiaj, kiedy ludzie tego nie utrzymują, zaczynają wprowadzać do tej świątyni, można powiedzieć, już tak, jak zrobili to królowie, kiedy czytamy o królach judzkich, co zaczęli robić, co zaczęli wprowadzać, można powiedzieć, do tej świątyni. Była świątynia. Ale oni różne rzeczy zaczęli wprowadzać do tej świątyni. Ta świątynia już nie przedstawiała dla nich, jak można powiedzieć, tej wartości, którą Bóg jej nadał, mówiąc, tam będzie moje imię. Kiedy to zarzucili już i to można jeszcze do tego dołożyć i to wprowadzić, jakiś inny ołtarz jeszcze, aż Bóg musiał to odrzucić. Oni musieli zobaczyć, co to znaczy, kiedy Bóg po prostu odwraca, tak jak mówiliśmy, swoje oblicze, kiedy Bóg mówi, mam już dosyć tego wszystkiego, co wy robicie z moją świątynią. I my możemy powiedzieć, dobrze, kiedy człowiek dzisiaj rzeczywiście się pilnuje właśnie w tej kwestii, że kiedy Bóg dał mu możliwość na budowanie się na jego świątynię, to człowiek jest, tak jak powiedziałem, wdzięczność musi być od początku do końca. Ona nie może maleć. Absolutnie nie może to maleć. To musi być, abyśmy mogli powiedzieć nawet, to musi wzrastać. Kiedy człowiek coraz bardziej, coraz jaśniej widzi piękno tego, co Bóg zamierzył. To musi wzrastać w człowieku. I wtedy człowiek chce rzeczywiście jeszcze bardziej tego pilnować. Boże, daj mi siły, daj mi moc Twoją, żebym nie pozwolił, żeby cokolwiek obcego stanęło w tej świątyni, żebym miał tą żarliwość, żeby nie dopuścić, żeby diabeł mógł cokolwiek tam wrzucić do tej świątyni. Także niech nam Pan właśnie pomoże zobaczyć dzisiaj wspólnie, jak dzisiaj jest z nami. Czy słowo świątynia, jesteś świątynią, dziś wywołuje na powieść nadal głębokie poruszenie w sercu. Czy wywołuje to nadal w tym, że po prostu, że człowiek chce pilnować tego. Nie chce dopuścić, że człowiek, no, czy coś wielkiego się stanie, jeśli nie upilnuje? Czy naprawdę Bóg by się miał aż tak gniewać, jeśli nie upilnuje? Czy Bóg miałby mnie odrzucić, jeśli coś innego jeszcze tam dopuszczę? Oby nie było takiego, wiecie, myślenia. Oby lepiej było zawsze to myślenie, można powiedzieć, które było, kiedy czytamy apostołów. Jakie było właśnie w nich myślenie tego, czym Bóg i kim Bóg ich zechciał uczynić. I my widzimy, jak oni się tego pilnowali. I nie pilnowali się oczywiście ze strachu, bo strach wiemy, że nie daje siły. Strach nie da siły człowiekowi, żeby człowiek upilnował. Na krótką metę, jak to się mówi, może tak, ale na dłuższy okres człowiek nie upilnuje. Wiemy, że bardzo ważne właśnie jest ta miłość, wdzięczność, kiedy ona może być nieustannie w sercu człowieka. To jest, można powiedzieć, taki motor dający siłę ku temu, żeby człowiek upilnował, żeby to miejsce rzeczywiście zawsze było dla Boga. Także w tym będziemy się dzisiaj poruszać właśnie. My jako świątynia. Świątynię możemy powiedzieć każdy z nas z osobna. I to właśnie jest w naszym sercu. Co się dzieje w naszym sercu, kiedy słyszymy to słowo świątynia? Czy jest wyraz wdzięczności? Czy jest wyraz zadowolenia? Czy, oby tego nie było, wyraz obojętności? Jestem. No i co takiego wielkiego? Dużo ludzi takich jest. Teraz tak można głupio podejść i sobie pomyśleć. A wróg chciałby, żeby właśnie człowiek w taki sposób pomyślał. Paweł musiał Koryntianom uzmysłowić to. Czy nie wiecie? Czy nie wiecie? Oni gdzieś zagubili to. Ale mogli być wdzięczni Bogu, że stanęła na ich drodze ta świątynia, którą Bóg miał.
poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł, która im to chciała z powrotem uzmysłowić, żeby wiedzieli, że kim Bóg chce mieć ich jako wierzących, do jakiej budowy Bóg ich sobie przeznaczył jako wierzących. I żeby wspólnie razem tego pilnowali i razem każdy z osobna, żeby tego pilnował, bo to jest bardzo ważne. Każdy z osobna, bo my możemy pilnować tego, kiedy jesteśmy razem w zgromadzeniu, ale kiedy jesteśmy poza, można sobie pomyśleć, no tam może mogę sobie pofolgować. No diabeł chciałby takie mieć myślenie w nas, że tam sobie można pofolgować. Chciałby nas oddzielić w tym myśleniu, żeby sobie pofolgować. Bo wtedy to jest dla niego kąsek już. Wtedy on zaczyna swoje działanie, swoje budowanie w człowieku. A wiem, czym on wtedy zaczyna napełniać. Koryntianie przeżyli to niestety. Czym zaczął on ich napełniać. Ale Bóg im dał tą szansę, żeby mogli się z tego rzeczywiście oczyścić i przestać im dać tym napełniać, a z powrotem dali się napełniać przez Ducha Świętego tym właśnie, co jest z góry, co jest z nieba. Tak niech na Pan właśnie pomoże zobaczyć właśnie to, to co jest tak bardzo ważne, bo przyjdzie Pan, czy świątynia będzie gotowa? Czy będzie ona odpowiednio przystrojona? Czy będzie ona taka właśnie, jaką On będzie chciał? Czy ona podniesie wdzięczne oblicze ku Niemu? Bo jest inny obraz w Biblii pokazany ludzi, którzy zarzucili to. Bo możemy powiedzieć, to są ludzie, którzy zarzucili, którzy nie upilnowali, którzy nie wzięli sobie głęboko właśnie to do serca. Oni nie podnoszą swojego oblicza wdzięcznego. Możemy tam widzieć. Oni biegają. Biegają, ukrywają się i wołają do góry pagórków. Wiemy, co wołają. Tak. Oby to nie było naszym wołaniem, ale właśnie to pierwsze, żeby nasze oblicza wdzięczne mogły się podnieść i mogły w tym momencie nasze serca powiedzieć: oto Panie, Twoja świątynia może się wziąć. Amen.